Najbardziej sensacyjna książka roku. Zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy? Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Gówno mi zrobisz! Mam w kieszeni tylu sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał, śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji. Walka wręcz? Nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o twojej akcji. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Bardzo przepraszam na początku za mój głos, ale niestety, trochę mi się pochorowało. Po drugie, przepraszam, dlatego będę mówił troszeczkę krócej niż normalnie. Myślę, że niektórych to ucieszy. I tak zastanawiałem się, od czego zacząć. Miałem tutaj naszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze stwierdziłem, że nasi mamy pierwszeństwo i powiem Wam trochę o kompromitacji całej klasy politycznej, właściwie opozycyjnej w Polsce, jaka dokonała się w Senacie. Mianowicie, chodzi tutaj o tak zwany, nie wiem, nowy ład, czy powiedzmy ten nowy budżet, nowy dług europejski, no różnie jak to zwał, tak zwał, ale chodzi o po prostu o ten dokument, który ma mówić i wspomagać po COVID-zie. No i wiadomo, Sejm napisał ustawę taką dwupunktową, w której tam ratyfikuje te wszystkie europejskie propozycje, no i wysłano to do Senatu. Senat oczywiście musiał pokazać, że coś znaczy, więc stwierdzono, że 23 dni po prostu sobie tak przebimbają, będą gadać o różnych rzeczach, preambuły, nie preambuły, będą się domagać różnych absurdalnych rzeczy, których w tej ustawie po prostu nie może być zawarte. Przepraszam. I tak 23 dni upłynął na takim klepaniu głupot. 23 dni za nasze pieniądze, żeby nie było, prawda? No bo my za każde takie posiedzenie, za każdą komisję, za każde inne rzeczy, konsultacje tam jakieś jeszcze miały być coś, no my za to wszystko płacimy z naszej kieszeni, my podatnicy. W związku z czym to szło za nasze, żeby nie było. No i po prostu za te nasze, prawda, towarzystwo tak się bawiło przez 23 dni, po czym, kiedy przyszło już do zatwierdzania tej uchwały z tą preambułą, to się okazało, że towarzystwo nie umie obsługiwać guziczków, no i tam guziczki im się pomyliły i zagłosowali przeciwko tej preambule, a za wersją sejmową. No brawo. Tylko po co 23 dni straty było? Za nasze pieniądze, obradowania, komisje, wszystkie inne rzeczy, po co to było? Od razu było wiadomo, że trzeba po prostu to zrobić tak, jak Sejm ustalił, no bo nie ma innej możliwości i koniec. Nie, trzeba było marnować pieniądze podatnika, trzeba było po prostu marnować czas, trzeba było różne inne rzeczy robić dookoła siebie szumu, tylko po to, żeby pokazać, że jest się antypisem. Wybaczcie, ale mnie taka opozycja nie interesuje. Mnie jako obywatela. Po co mi taka opozycja? Do czego? Gdyby nasza opozycja była merytoryczna, to co innego? To już by dawno PiS nie miał władzy. Zacznijmy od tego. Ale gdyby nasza opozycja była merytoryczna, to proszę Państwa, w ogóle inaczej pewne rzeczy by wyglądały, bo rząd by był zmuszony do pewnych działań, do których dzisiaj nie ma kto go zmusić. Już mówiłem Wam wielokrotnie, jak mantrę powtarzałem o tym ZUS-ie, prawda?
Gdyby była merytoryczna opozycja, no gdyby była, ale nie ma. Właśnie, gdyby była, ale nie ma. Dlaczego nie ma? Nie wiem, może dlatego, że po prostu w pewnym momencie w polskiej polityce jakby utarł się taki zwyczaj, żeby dopuszczać na listy wyborcze inteligentnych inaczej po to, żeby nie zagrozili liderom partii. No bo jakby był ktoś inteligentny na tej liście na przykład i dostałby się do Sejmu i takich inteligentnych byłoby wielu, to muszę powiedzieć, że pewnie sytuacja polityczna w Polsce byłaby inaczej wyglądała. Może niekoniecznie pod kwestiami rządu, ale właśnie pod kwestiami właśnie, czy w kwestiach merytoryki opozycyjnej. Prawda? Że nie byłoby to gardłowania, że nie byłoby to antypisu, tylko byłoby rzeczywiście merytorycznie, powiedzieliby tak, na przykład: rządzie kochany, pięknie, że obniżasz podatki, cieszymy się bardzo, ale skąd wziąłeś 34% z 67 czy z 60 paru na ZUS i NFZ? Dlaczego akurat tak? A może zrobić tak, żeby każdy pracownik płacił składkę, jaką mu się podoba? Może być na ZUS i NFZ, ale jaką mu się podoba? Nie stać go na 2000 składki? No to niech płaci 500 zł. Nie stać go na 500, niech płaci 300 albo 100. Może niech się ubezpiecza bez podatku u 10 ubezpieczycieli, jak mu się podoba. Niech właśnie firmy robią własne, indywidualne, chociażby ubezpieczalnie. Każda firma swoją ubezpieczalnię. Tak jak w Stanach. Mieli tam 3 filary. Państwowy i właśnie prywatnych jest 2. Prawda? Niech każda firma, nie wiem, korporacja, coś ma własną ubezpieczalnię emerytalną, z której jak pracownik z korporacji czy z firmy odejdzie, zabiera pieniądze, przenosi się do innej. Nie? Nawet na to nie wpadli. Nawet im w tych głowach nie zaświtała taka możliwość. Dlaczego? No bo przecież muszą być synekury, nie? Jak PiS odejdzie od władzy, to się tam dochapią inni, prawda? I będą ciągnąć z tej dojnej krowy, która się nazywa ZUS. Po co obywatelom ułatwiać życie? Po co? Gdzie tam? Niech płacą durnie dla takich polityków, prawda? Po 15-20 milionów co roku z kasy państwa, prawda? No. Także, moi drodzy, to tu jest jakby problem. Bo no, takie Błotki i tam jeszcze inne Szymony, no. To są cyrkowcy po prostu. Są jeszcze marni. Także to... A tym bardziej, że oni już czują w kościach, że szykują się transfery. Dlaczego szykują się transfery? No chociażby dlatego, że pani profesor Jadwiga Staniszkis nagle zmieniła front. Wcześniej popierała, bo pamiętacie, ona najpierw była taka pisiorka, prawda, Kaczyński, Jarosław i tak dalej. Potem zmieniła na Petru, bo córka przeszła do Nowoczesnej, teraz do Platformy. Prawda? A teraz nagle pani Staniszki zaczyna chwalić PiS znowu, Jarosława i w ogóle, jaki Jarosław jest wspaniały, jaki cudowny, jaki w ogóle ach, och, och i ach. No to co? To czyli mamusia znowu przygotowuje córeczce lądowisko, bo już widzi, że tam się sypie. I córeczka wprawdzie jeszcze tam w mediach twardo głową mówi, chodź, ja tam jestem z Platformą na śmierć i ten, no. No i ten. No to, ale nie, jak mówię, że nie przejdę, to znaczy, że mówię, no. Tak wygląda. Więc mamusia już, zobaczcie, jak to wszystko po prostu pięknie wygląda. Już po prostu mamusia szykuje lądowisko córeczce. Mam nadzieję, że nie nas szykuje. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie da się znowu po prostu nabrać na taką retorykę. Aczkolwiek wszystko jest możliwe. Także tutaj... ale mówię, to zobaczcie po prostu, jak wygląda nasza klasa polityczna, tak? Najpierw robiła to, potem to, tak jak jej wygodnie. Nie do pomyślenia w normalnym ładzie politycznym. Dobra, zabieramy się teraz do Amerykanów i poniekąd do rządzących. Dlaczego? Dlatego, że jak wieść gminna niesie, pan prezydent Joe Biden oddał Nord Stream 2 właśnie już Niemcom, Rosjanom.
No, przehandlował nas, krótko mówiąc, równo, myśląc, że Niemcy i Rosjanie wesprą go w walce z Chinami. No, co by się chłopowina nie zawiódł? A myślę raczej, że się zawiedzie. Ale co ja bym zrobił na miejscu naszego rządu? Otóż dałbym Bidenowi pstryczka w nosek. Co bym zrobił? Ano, zaproponowałbym rozbudowę wspaniałych, fantastycznych relacji z Chinami. Zaprosiłbym tu Chiny, prawda, różne inne rzeczy, prawda, różnych, prawda, ambasadorów. Tam bym pojechał na wizytę, prawda, już tu umowy gospodarcze, wszystko. Może by Ameryka nic nie zrobiła, ale na pewno by wiedzieli, że tak powiem, no, Polaków się nie sprzedaje. Ja bym od razu po prostu zrobił właśnie w ten sposób. Zaprosiłbym szeroką ławą Chińczyków, prawda? Proszę, wchodźcie tutaj, inwestujcie. $1 miliard chcecie inwestować? A proszę uprzejmie, 5 miliardów, niech będzie 5. Dobra, wszystko inwestujcie. Wszystkie te fabryki, Huawei, nie Huawei, stawiajcie tutaj, inwestujcie, proszę bardzo. Kto by mi zabronił? Jakbym był na przykład, nie wiem, prezydentem Polski, to jest absolutnie niemożliwe. No ale gdybym był premierem Polski, prawda, to też jest mało realne. Raczej. Dlaczego mało? No bo ja bym od razu zrobił właśnie 3 wielkie reformy. No. I zaprosiłbym właśnie Chińczyków, z każdym bym rozmawiał, Chiny, rozmawiałbym właśnie z Rosją, również też bym rozmawiał, chociaż to bym uważał, ale Chińczycy naprawdę, proszę bardzo. I teraz jeśli nie byłbym klientem w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie takim człowiekiem, który właśnie mógłby być traktowany jako na równi, to Amerykanie by zobaczyli, aha, żeśmy ich tu zrobili w konia, a oni sobie poszli do Chińczyków. Niedobrze. No to najpierw pewnie by mi pogrozili paluszkiem, nie? Ty niedobry. Ale później, jak ja bym się tego nie uląkł, jakby oni powiedzieli, to my wam gratów nie sprzedamy tamtych wojennych. No dobra, to my sobie kupimy od Chińczyków, albo nie wiem, Niemców, albo od kogoś. Rozumiecie? No i znowu, gdzie jest nasza klasa polityczna, się pytam. Siedzą wszyscy znowu, rządzący, opozycja, jak myszy pod miotłą. Dlaczego? I znowu, dlaczego rządzący nie wyjdą z inicjatywą, żeby właśnie rozmawiać z Chinami, pokazać, Amerykańcy kochani, my was tu bardzo lubimy, ale prawda, że tak powiem, no Chiny też lubimy. Prawda, proszę bardzo, kochani Chińczycy, chcecie tu, to proszę uprzejmie to. Inaczej by z nami rozmawiano, bo od razu by było wiadomo, że Polska jest podmiotem, a nie przedmiotem. Że Polska ma władzę, a nie namiestników. Że Polska ma po prostu polityków z prawdziwego zdarzenia, ogranych na międzynarodowych arenach, a nie ludzi, którzy weszli do niedawna, od niedawna, prawda, bidny i w ogóle nic nie ma wspólnego z tym, a nagle na wielkie salony wszedł. I bo Joe podał mu rękę, to on jest szczęśliwy. Ale znowu, rząd rządem, a gdzie jest opozycja? No pytam się, gdzie jest opozycja? Opozycja takie rady powinna wysuwać rządowi, słuchaj, Chiny są jeszcze, Ameryka tu ma słaby punkt, Chiny, pamiętać Chiny, z Chinami nawiązać dobre relacje. Nie ma? No właśnie, dlaczego nie ma takich polityków w Polsce? No niestety, nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, być może są, tylko że są po prostu stłamszeni przez tych innych, którzy są po prostu na świeczniku, a których na tym świeczniku nie powinno być. No i właśnie jeszcze tak na koniec, już lądując, odnośnie właśnie tej ustawy o ZUS. Ja ciągle wspieram ekipę, jest już tam kilka takich osób, które wiedzą, o co chodzi, na temat ustawy właśnie o ZUS-ie, bo jednak chcemy tą ustawę napisać. Musimy to zrobić dobrze, tak żeby się nikt do tego nie doczepił.
No bo cóż, proszę Państwa, no szkoda naszych pieniędzy, tak? Jeżeli po prostu będziemy sobie pozwalać na to, żeby pieniądze przeciekały przez palce, nie nasze nawet, tylko polityków, no to tak nie może być. Także tutaj nadal będzie próba napisania tej ustawy, zebrania podpisów. No i zobaczymy, jak to będzie. A póki co zapraszam Was do wspierania naszej telewizji. Zachęcam Was, mamy też na Instagramie, niedawno żeśmy otworzyli nasz kanał Telewizja Radom, proszę zapamiętać, także zapraszamy Was również na naszego Instagrama, myślę, że z czasem też rozwiniemy inne social media, no na Facebooku już jesteśmy, także zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym felietonie.